Cześć wszystkim, ja jestem Diament i witam was w kolejnym filmie z serii Szybkie Info. Prosiliście o PUBG i tak się składa, że wczoraj świat obiegła informacja o wyczekiwanym Erangel 2.0. Oczywiście, o tym sobie powiemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości, ponieważ plotki bazują na zaledwie paru gameplayach z chińskiej wersji gry, czyli Game of Peace. Na wstępie, jeśli mogę cię prosić, zostaw suba, ponieważ jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o PUBG czy kodzie, to dobrze trafiłeś. Ja już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. Więc jeszcze zanim zacznę, chciałbym przeprosić za użycie materiałów od innych twórców, ale myślę, że byli tego świadomi, że stanie się to wiralowe, a ja mimo usilnych prób nie mogłem przeskoczyć pewnych barier, by móc sprawdzić wszystko na własnej skórze, więc wszystkie potrzebne linki macie w opisie. Wszyscy dobrze wiemy, jak bardzo potrzebne jest graczom Erangel 2.0. Od miesięcy jesteśmy podsycani nowymi przeciekami od dataminerów, a prace nad odświeżaniem tej mapy w mobilnej wersji gry zapowiedziano już podczas finałów PMCO w Berlinie w lipcu. Przez jakiś czas zrobiło się o tym cicho i nareszcie coś się ruszyło. W Game of Peace pojawił się easter egg. Znaleziony bunkier jest wzorowany na ten z właściwej wersji PUBG'a i twórcy starali się nam wytłumaczyć w nim fabułę PUBG. Tak, PUBG naprawdę ma fabułę, ale mniejsza o to. Oczywiście wprowadzenie fabuły do gry na pewno ma powiązanie z niedawną zapowiedzią gry osadzonej w uniwersum PUBG'a, która pozwoli nam poczuć historię całej tej gry, świata. To też jest w tej chwili nieważne, na pewno będę chciał to kiedyś poruszyć, może nawet zagram. Ale po kolei. Wiemy, że zapowiedziano, bo zazwyczaj takie easter eggi zwiastują coś grubego, prawda? No właśnie, nie wiemy na kiedy. Bardzo dobrym posunięciem byłoby udostępnienie graczom mapy na rocznicę, ale według mnie jest to niewykonalne. Poza tym mamy BT0.17.0, w której wszystko jest jasne. Musicie wiedzieć, że Game of Peace wyszło wcześniej niż PUBG Mobile i był tylko jeden wyjątek, w którym dostaliśmy coś w tym samym momencie w naszej wersji gry i w Game of Peace. Było to Weekendy. Zazwyczaj część rzeczy, które wykopują testerzy w Game of Peace, dociera do nas z opóźnieniem jednego sezonu, tak jak na przykład Bizon, G36C, a czasami nie doczekujemy się tego w ogóle, na przykład Counter-Strike. Więc oficjalnie Erangel 2.0 możemy się spodziewać najwcześniej w wersji 0.17.5. Twórcy przyzwyczaili nas już do tego, że to właśnie aktualizacje z 5 na końcu wprowadzają najważniejsze zmiany, co oznacza, że na 99% dostaniemy Erangel 2.0 w 13 sezonie gry, albo chociaż jego zapowiedź w postaci tego easter egga. A no właśnie, sezonie. Jak wszyscy dobrze wiemy, PUBG Mobile kopiuje koda na potęgę, ale o tym za chwilę. Bardzo możliwe, że twórcy wreszcie zaczną się liczyć z opinią graczy i całkiem przebudują sezony. Chociaż myślę, że ufanie tej teorii to przejaw zbyt dużego zaufania do twórców PUBG. W bunkrze widzimy też wiadomość napisaną Morsem, którą szybko rozszyfrowano jako tekst The Next Target, a na monitorze komputera w tym oto bunkrze widzimy grafikę z mapy Karakin. A więc to pozwala nam stwierdzić, że w jednym momencie zapowiedziano nam aż dwie mapy. Jest bardzo możliwe, że Erangel 2.0 dostaniemy w wersji 0.17.5, a Karakin właśnie już w wersji 0.18.5. To są najlepsze możliwe daty. Więc jak na PUBG Mobile to całkiem dobry wynik. Dodatkowo pojawiła się teoria, że właśnie z wejściem Karakin dostaniemy naprawdę potężną aktualizację, ponieważ przez projekty biznesowe Tencent PUBG Mobile ma bardzo duże zaległości w stosunku do wersji gry na PC i konsole, więc myślę, że ktoś kogoś przycisnął i podjęto decyzję o jak najszybszym wprowadzeniu zmian. Propos sezonu, jest bardzo możliwe, że system sezonów zostanie bardzo zmieniony, może nawet zresetowany, ponieważ jak wiecie, Call of Duty Mobile w tym sezonie zdecydowało się, żeby ich przepustka trwała 50 poziomów. A jak wiemy, ostatnimi czasy PUBG stara się w trybach EvoGuard zrobić takiego bieda koda, żeby ludzie nie uciekali do tej gry. Najwyraźniej między oddziałami Tencentu odpowiedzialnymi za te dwie gry jest w jakimś sensie rywalizacja, z tym, że z PUBG nie ma co zżynać, dlatego PUBG zżyna z koda. Tak to rozumie większość graczy. Część ma to po prostu w dupie. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale poczekajcie z wylewaniem swoich frustracji. Puszczę wam trailer nowego trybu Evo PUBG, który dosłownie przed chwilą wyciekł.
Jeśli był ktoś, kto bronił się przed argumentami, że w PUBG mamy bieda wersję koda, to teraz został zgaszony. Ewidentnie. Koniec, kropka. Owszem, powiecie mi, jak ci nie pasuje EvoGuard, to nie graj. No przecież nie gram. Jasne, zawsze wejdę sprawdzić, ale jeśli mam ochotę na PUBG, to mam ochotę na taktyczną, surową walkę, więc EvoGuard odpalam głównie, jak chcemy się pośmiać z Armeritem. Część graczy przestraszyła się, że to zapowiedź zmian w klasycznych meczach, ale według mnie to głupie myślenie, bo tego nie mogą aż tak zmienić, ponieważ ten sens straciłoby franczyzę. Więc podsumowując trailer, widzimy na nim ewidentnie Defendera, klasę z BR-a w kodzie. Jest też oczywiście ninja z hakiem. Nie da się zbić tego argumentu. Mi się to osobiście nie podoba, ale czekam na wasze komentarze. Podsumowując, zapowiedziano nam Erangel 2.0 i Karakin naraz, a że ten sens znamy nie od dzisiaj, jesteśmy w stanie stwierdzić, że w wakacje będzie nam dane pograć na tych mapach. A kolejny nowy duży tryb to po prostu tryb Battle Royale z Koda. Przepraszam was, jeśli wam przeszkadza mój głos oraz to, że się trochę plączę, ponieważ nagrywam to o 9.28, nie spałem i jeszcze dzisiaj zamierzam to zmontować i wrzucić, więc macie mniej więcej odstęp, ile mi zajmie montaż. Czekam na wasze komentarze, przypominam też o subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!